Hej, mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Na spontanie, pełne spontanie. Wczoraj robiłam live'a i wspominaliśmy cię mi coś o holu. Także co? Wzięłam to, co mam pod ręką. Najnowszego. Nie przegrzewałam dużo mnie szapy. Po prostu wzięłam te swoje najnowsze łupy, najlepsze i takie tam. To znaczy, wszystko pomieszałam, więc wybaczcie mi za to. Wszystko będzie przeplatane. Budki wybrałam dwie pary. Typowo letnie. Espadrylowe, na słomce, bardzo wygodne. I tutaj drugie, również letnie już na klocku. Bardzo stabilne, bardzo wygodne. No i przeurocze, zobaczcie. Wydają się być niskie, ale takie nie są, bo porównałam z drugimi butami, które nie mają tej grubej takiej tutaj podeszwy. I naprawdę są mega wysokie. No ale tak jak wam mówiłam, wygodne też, noga się w nich pięknie prezentuje. Tutaj mam już paczkę z Romui. Ja dostałam tutaj taki top z wyszywanymi różami na siateczce, prążkowana. Nadal jej nie przymierzyłam, to jest taki typ raczej oversize'owy. I druga rzecz, jaką dostałam z Romu, i to jest taki plecaczek, który na lato naprawdę sprawdza mi się idealnie. Śmigałam już nim kilka razy i jest moim ulubieńcem póki co. Gdzie ja to mam wszystko dawać? Pod nogi wal. Zamówienie z Zalando. I słuchajcie tak, nie było nigdzie wansu. Już zapomniałam ich nazwy. I wybrałam sobie Nike. To jest taki model. I słuchajcie, może wy mi tutaj doradzicie, nie wiem czy je zwrócić, czy nie, na pewno muszę je wymienić na większe, bo to jest 38,5, zamówiłam swój rozmiar, nieraz zamawiam 38, a okazało się, że wkładka tutaj jest tylko 24, a ja mam 24,5. Także włożę nogę, spokojnie mogę w nich chodzić, ale boję się, że mnie po prostu poobcierają i ta noga nie oddycha w ogóle. Tak one się prezentują. Tutaj zmieniłam sobie sznurówkę na biały, bo wolałabym w biały chodzić. I nie wiem, co z nimi robić. Nie wiem, czy je zwrócić, czy wymienić, tylko dajcie znać, jak wam się to widzi. No i tutaj łupy z wyprzedaży na Zalando. Ostatnie rozmiarki były tutaj, udało mi się złapać. Tutaj chyba emeczka to jest. Emeczka. Taki crop top z Adidasa, bawełniany. Z Adidasa tutaj jeszcze mam taką czerwoną koszulkę. Fajna, co? Jak wam się podoba? Ma taki śliski tutaj materiał, dość sztywny, z tyłu jest bawełenka. I to jest już rozmiar, niestety musiałam zamówić MK jest. A ponoć bardzo dużo, dużo osób się tam skarżyło, że rozmiar na przykład XS jest ogromny, ale zaryzykowałam i nie jest tak źle. Jest oversize'owa, bo jest, ale ma to swój rok. Tutaj jeszcze miałam z Calvina koszulkę, klasyka takiego, wiecie, białego. Nie wiem, gdzie ona jest, bo ją nosiłam. Kurczę, słabe jest chyba światło. Możecie, kochani, streszczać, bo bateria mi pada. Tutaj do tej koszulki w sumie wcześniej z Adaśka zamówiłam takie spodenki frywolne z H&M-u. Jak wam się podobają te takie kwiatowe wzory? Nie opętałam na całego. Będą mi się podobają i to jest moje must have na lato. Tutaj mam bluzę z Balin w takim zielonym, ciemnym kolorze. Z czerwoną aplikacją. Bardzo gruba, cieplutka. Ma takie szerokie, ale krótkie rękawy. Krój bardziej tuniki niż bluzy. Jeśli chodzi o bluzy, to jeszcze wam tutaj pokażę jedną słodycz wręcz. To jest słodycz. Zobaczcie.
Coś pięknego. Dostałam jeszcze od nich koszulkę w kolorze miątowym. Także jest piękna. No cudo. Do spodenek, jakichś różowych butów czy białych będzie sztosik. Tutaj sklep już Signifique, koroneczki, słuchajcie. To jest taki kombinezon z dupiury. Ma dekolt tutaj takie serduszko, podszyte silikonem. Na gumeczkach. Odsłaniający ramiona, także coś, co ja lubię najbardziej. Na pewno niedługo spodziewajcie się w nim fotki. Tylko jak zrobić, to oczywiście cieplej. I druga rzecz, też na upały. Nie każdemu się podobają maxi. Na takich ramionczkach. Tutaj też takie rękawki. Zobaczcie. Piękny materiał. Tutaj mamy rozporeczek. Jeszcze nie mierzyłam tych ciuchów. Zobaczymy, czy będzie mi pasować. Czy będę wyglądać jak diwa, czy nie będę wyglądać jak diwa. I reszta ciuchów, jakie dorwałam, to jest tutaj Mosquito. Taka hiszpanka, na które stawiam. Starałam się wziąć po troszkę rzeczy, które po prostu wyznaczam sobie taki jakby trend na lato, że tak powiem. To są takie fasony, których szukam na lato, nie? Które będę chodzić. Na pewno właśnie takie hiszpanki, odkryte ramiona, motyw floral, pudrowy róż. Dwie spódniczki. Jedna taka ala zamszyk, zobaczcie. Już pokazywałam ją na Instagramie, pokażę tutaj. Te wiązania, w ogóle materiał ala zamszyk, jak najbardziej jestem na tak. Jeszcze kolor beżowy, coś co lubię, zresztą beżowy jest mi chyba też do twarzy. I spódniczka jeansowa, klasyk w sumie, tylko że nie zmieściłam się w nią. No musimy wymienić. To jest XS-ka, a mam za szerokie biodra niestety, a ona nie jest w ogóle elastyczna. I jeansowa kurtka, o którą pytaliście, w której uwielbiam chodzić. Jest dłuższa. Zobaczcie, jest taka wielka i ma przetarcia, dziury. Ma takie rękawy robione na nietoperza. Bardzo ją lubię. Z tego jeszcze samego sklepu od Kingi mam takie spodnie. Z wiązaniami tutaj na przodzie. Niestety są trochę za krótkie, co psuje moją zajawkę na nie, ale postaram się coś zdziałać, żeby wyglądać w nich jak człowiek. Elastyczne są ogólnie, bardzo fajne. Myślę, że do zwykłego, krótkiego topu one się po prostu nadają tylko i wyłącznie, bo nic z nimi więcej nie nacudujemy. Ewentualnie biała koszula albo czarna. Total Black. Zestaw był. No, jak widzicie, bardzo polubiłam paseczki, hafciki. Ja ją noszę po prostu z paskiem w talii, przez co ją bardzo podkreślam. Tutaj mamy dekolcik. No. Tutaj mamy klasyk. Słuchajcie, już tutaj Wam pokazuję. Shorty. I to jest rozmiar, ojeju, ale pamiętam, że dziewczyny mi pisały, że to jest XS-ka chyba, bo w XS-kę pierwszą mi wysłało, to się nie zmieściłam, także to pewnie jest coś pod S-kę. I ostatnie dwie rzeczy, to jest chyba HM, nie, aha, to jest z Bershki, prążkowany sweterek w kolorze czerwonym, takim nasyconym. Bardzo fajny kolor, topik też jest spoko, rozmiar XS. To jest Bershka. I ostatnia rzecz z H&M-u, to jest taki kombinezonik, który udało mi się kupić po dwie dyszki. A naprawdę świetnie leży, fajnie się układa, tutaj nic na mnie ucieka i kwiatowy wzór, który tego lata dla mnie jest mega, mega hot
i ogólnie tropikalne wzory. Może jeszcze coś uda mi się dorwać, na przykład strój te zielone liście, ja ju poluję na niego i muszę go zdobyć. Mam nadzieję, że lato się nie skończy, tylko rozpocznie. I jeszcze na koniec tam dostałam dwa produkty z Natural Mojo. To są one. Testuję je od kilku dni z przerwami, ale udało mi się je przetestować. Także tutaj mamy detox. Do tego dostałam taki kubeczek. I on oczyszcza organizm. Możecie więcej poczytać sobie na stronce, bo w sumie nie przygotowałam się. Tyle wiem, że to są same naturalne składniki. I tutaj mamy shake. Ja mam tutaj waniliowy shake. Do tego shaker. I ten shake zastępuje mi, słuchajcie, kochani, posiłek. Także też fajna sprawa. Bardzo dobry smak. I co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Zatyka, na maksa zatyka. I nie mam takich napadów, wiecie, na słodycze, żeby wcinać je, tak jak, zobaczcie tutaj, już to leżą mi żyki, zjadłam może dwa przez cały dzień, jak się malowałam. Gdzie nieraz naprawdę miałam takie dni, że cały tydzień mogłam spierdzielać słodkie i jestem na razie z tego produktu zadowolona. Jeszcze zaraz tutaj Wam podeślę kod rabatowy specjalnie ode mnie. Żegnam się z Wami i co, do następnego, nie wiem kiedy będę, może się jeszcze zjawię tutaj na wakacjach. Dajcie znać, jak Wam się oglądało, co Wam się najbardziej spodobało i co jest Waszym must have na to lato. Buziaki i do następnego.